Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was bardzo serdecznie. Po dwóch dniach przerwy, odpoczynku z różnych powodów, nie będziemy się tłumaczyć, ale generalnie przeszkadzała praca i obowiązki różnego rodzaju. Witamy Was po raz kolejny w raporcie z Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022. W Pekinie jest oczywiście szalony Alek. Cześć Alek. Cześć, dzień dobry, witam wszyscy, witam Ciebie, witam Polskę, witam wszystkich bardzo serdecznie. Super, dzisiaj rozumiem bez tego soku jabłkowego, ja za to mam soczek jabłkowy, wiesz? A ja mam zieloną chińską herbatę. I bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Tak jak Państwu i Wam wszyscy drodzy widzowie obiecywaliśmy, cały czas rozmawiamy o tym, co najciekawszego, jeśli chodzi o łyżwiarstwo szybkie, o short track, o łyżwiarstwo na torze długim. No a ponieważ jutro Natalia Maliszewska w ćwierćfinale Igrzysk Olimpijskich na 1000 metrów startuje, no i wierzymy, że później będzie półfinał, a potem finał. A to jak widzicie, nasze tło dzisiaj to jest jeden wielki ogień, bo ten ogień będzie potrzebny niezwykle w tych startach Natalii. O tym będziemy rozmawiać i o tym też będziemy rozmawiać z ekspertem TVP Sport, z olimpijczykiem z Vancouver, z menadżerem Natalii Maliszewskiej. Oj, można by było długo mówić. Z Kubą Jaworskim. No to Kuba jest już razem z nami. Cześć Kuba, słyszymy się, widzimy, jak to wygląda z Twojej strony? Widzimy się bardzo dobrze. Cześć Piotrze, dzień dobry Aleksander, a u Ciebie chyba dobry wieczór już i dzień dobry Państwu oczywiście. O, u Aleksandra wieczór. To już jest po północy, tak? Dobrze mówię? Minuta po północy, dokładnie tak. No właśnie, właśnie. Ale czego się nie robi, żeby o łyżwach porozmawiać? No. No co dobrze, Alek, ponieważ ty jesteś w Pekinie, a zawsze nam są potrzebne te takie wieści najbardziej aktualne z Pekinu, to powiedz mi, czy ty na przykład dzisiaj, nie wiem, widziałeś Natalkę na jakimś treningu, byłeś tam na tym torze? Opowiadaj, co tam ciekawego się wydarzyło? Ja tak często jak tutaj w Pekinie na torze do short tracku nie byłem jeszcze nigdy w życiu, jestem codziennie na torze short tracku. I codziennie widzę Natalkę i to są oczywiście bardzo miłe spotkania, bo Natalka jest fantastyczną osobą. Byłem oczywiście, bo byłem bardzo ciekaw, jak Natalka przede wszystkim przeżyła to, co się wydarzyło wczoraj. Nie mówię o tej stronie mentalnej chociaż też, ale przede wszystkim jak jej ciało zareagowało na start, no po jednak po przerwie, po tej izolacji i tak dalej, i tak dalej. Bo jak to wczoraj Natalka powiedziała i dzisiaj powtórzyła, troszkę ją przytyrało, krótko mówiąc. No ponoć jechała po ciemku, jak to powiedziała, tak? Bo zgasło światło. Trudno mi sobie to wyobrazić, że wiraże pokonujesz po ciemku, no ale pewno coś w tym jest. Ale jeśli ona po ciemku była w stanie te wiraże pokonać i wyjechać na pierwszym miejscu, to co się stanie, jak wyjdzie słońce, prawda? I zapali się lampka i będzie jasno. Nie, generalnie tak, generalnie Natalia jest obolała, jest zmęczona, no bo siłą rzeczy taka zmęczona miała być. Bo też jest to plan naprawczy sztabu trenerskiego. Ona, co ciekawe, dowiedziałem się tego dzisiaj, jeszcze wczoraj przed startem dość mocnym, no bo raz 1000 metrów, potem jeszcze sztafeta, prawda? Ona jeszcze przed startem robiła siłownię, czyli trening siłowy, trening mocny, no bo tego treningu brakowało w dniach ostatnich, prawda? A jednak no, siła w tym sporcie jest, co Kuba zaraz potwierdzi na pewno też, no jednym z ważniejszych elementów, no bo siłę trzeba mieć, żeby się mocno od lodu odepchnąć po prostu. No więc ona po tym treningu, prawda, wystartowała i widzieliśmy, jak wystartowała. I trenerka Urszula Kamińska mówi, to ma być ta kompensacja, czyli pojawia się hasło, które słyszymy w przypadku naszych skoczków od jesieni, że ta kompensacja ma się wydarzyć, to ma być klucz do sukcesu. Najlepiej więc, super kompensacja. Tak, no generalnie, żeby jutro było super, na to wszyscy liczymy, prawda, i za to trzymamy kciuki. Natomiast oczywiście jest znak zapytania jakiś tam, no bo wiadomo, co się wydarzyło. Natalka też sama mówi, że ona nie jest tak spokojna, jakby była, gdyby nie wydarzyło się to, co się wydarzyło, gdyby nie było tej izolacji. Natomiast one fajnie do tego podchodzą, bo obie mówię o nich, o Natalii i o Urszuli Kamińskiej, nie mamy wpływu na to, co było już w tej chwili. Mamy wpływ na to, co możemy zrobić na lodzie. Tak. I bardzo fajne jest to, jak Natalia wczoraj się zachowała na tym locie, bo mimo że, jak sama powiedziała, stresowała się potwornie wczoraj, na początku, jak wyjeżdżała do tego na tą linię startu. Ona była zestresowana, o tym zresztą z Kubą rozmawialiśmy, Kuba to czyta z ruchu jej ciała generalnie, czy ona się stresuje, czy nie, i rzeczywiście ona potwierdziła, ona była potwornie zestresowana wczoraj, czuła się jakby po raz pierwszy na lód wyjeżdżała w sezonie. Pamiętajmy, no ale to chyba nic dziwnego, nie? Oczywiście, że tak. Natomiast cenne jest to, co się wydarzyło potem, prawda? Strzał startera i ona już się rozluźniła i wtedy zaczęła, jak ona mówi, oddychać.
To jest cenny element startów Natalii, kiedy ona oddycha, kiedy ma czas na oddech, na zastanowienie się, nie ma paniki, nie ma takich nerwowych ruchów, tylko jest spokój, spokój i uwaga, prawda? To, co było wczoraj. Nagle jedna luka, ona ma, mimo braków pewnych w treningu, ma taki ten już instynkt wyprzedzania, umie się zachować, od razu jednym ruchem przeskakuje przed rywalki i to jest niezwykle cenne. Ten jej spokój jest niezwykle cenny i umiejętność zachowania takiej właśnie zimnej głowy. No i dzisiaj o tym wszystkim rozmawiałem z Natalią. To była taka pozytywna, mam wrażenie, rozmowa, dlatego że jak nawet się patrzy na to, co się dzieje na treningu, jak oni żartują ze sobą, jak Natalia się śmieje, jak w tej całej grupie parodiują różne rzeczy. No jest ten uśmiech, jest taki błysk. To z czego Natalię znamy, no to wszystko napawa optymizmem, chociaż oczywiście, tak jak Natalia jasno mówi, tu nie ma łatwych rywalek. No, widzieliśmy, jak pojechała Choi, widzieliśmy, jak pojechała Fontana, no to są chyba te najważniejsze rywalki, tam się są jeszcze Rosjanki przecież. No i widzieliśmy, co zrobiła Kim Butan, tak? No wywróciła się po prostu, więc jedna z tych wielkich rywalek, medalistka zresztą z Pjongczangu na tym dystansie. Dokładnie. Rekordzistka świata na 500 metrów, wypada z tej rywalizacji. Natomiast Natalia to, o czym mówi w tym sezonie, ona wie, że tamte dziewczyny są, ale ona też wie, że jest ona. I tak jak powiedziała ładnie, ja jestem Maliszewska. Maliszewska łatwo z góry nie odda. No i na to czekam. Tak jest. No i powiedziała też bardzo ładnie, że wróciła. Wiesz co, ty tak powiedziałeś o tym, że ona zachowała taki spokój, jak tylko był ten wystrzał startera, to pojawił się ten spokój. Ja powiem szczerze, że jak z Kubą komentowaliśmy to ja poczułem niepokój, jak się rozpoczął ten bieg, bo Natalia zaczęła od tej ostatniej pozycji w stawce, prawda? Ale wiesz co, mogę jedno w takim razie jeszcze zdanie, bo Kubę też musimy do głosu dopuścić. Zaraz go dopuścimy. Ja go na razie nie dopuszczam, wiesz, bo jak go dopuszczę, to on już nie przestanie. To prawda, natomiast wiesz co, ja rozmawiałem się też z Natalią o tym właśnie, jak ona się czuła w tym biegu i ona mówi, ja nie znoszę oglądać własnych wyścigów. Bo ja się tak potwornie denerwuję, ja na każdym wirażu się spinam, ja na każdym wirażu, mimo że wiem, że przejechałem ten wyścig, na każdym wirażu nie wiem, co do końca będzie. W związku z tym niepotrzebne mi są te emocje, wolę się skupić na tym, jak sama ten bieg pamiętam, na tych dobrych emocjach, na tym dobrym wyprzedzaniu, bo te zbędne są zbędne po prostu. I to też jest takie fajne, prawda, to takie wchodzenie trochę w kulisy, jak ten sportowiec na najwyższym poziomie na starcie się skupia, co go rozprasza, co on od siebie odpycha, prawda, to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. No więc ona też się denerwuje. Ja mówię, a widzisz, Natalia, ty się teraz, dobrze wiesz, jak my się czujemy, oglądając twoje biegi, właśnie. Bo ty się denerwujemy. Ona mówi, no właśnie, ale tak samo jest z samochodem. Jak trzymasz kierownicę, to wiesz, że zdążysz wyhamować, a ten pasażer może czasem się zastanawiać, czy ty na pewno lejce trzymasz i hamulec wciśniesz. No tak. Ona tym wszystkim steruje i ona nad tym wszystkim panuje. Tutaj ktoś zapytał, kiedy będzie live z Natalią Maliszewską we własnej osobie, więc ja tutaj już wcześniej odpisywałem, że bardzo byśmy chcieli, ale na razie Natalia koncentruje się przed najważniejszymi startami i nie chcemy przeszkadzać, ale na pewno po tych jej biegach będziemy starali się ją zaprosić na live'a. Może nam Kuba pomoże, zobaczymy. Jakie ma przełożenie pan menedżer na swoją podopieczną. Wracam do tej myśli, o której powiedziałem, że ja się troszeczkę niepokoiłem na początku, jak Natalia jechała gdzieś tam w końcówce stawki. Nie wiem jak ty, Kuba, bo jak czasami cię obserwuję, to trudno mi nawet odgadnąć twoje emocje, które tobą targają, bo to wiem i widzę, ale czego one dotyczą tak naprawdę, to czasami nie potrafię odgadnąć, bo ty gdzieś tam widzisz te szczegóły jako zawodnik, jako reprezentant Polski, jako olimpijczyk. Zupełnie to inaczej odczuwasz. I zacznijmy może od tego początku, tego startu kwalifikacyjnego. Jak ty widziałeś to wszystko ze swojej perspektywy? Czy ty czułeś jakiś niepokój, że ona zaczyna tak spokojnie? Bo znamy Natalię z tego, że ona fantastycznie startuje, prawda? Przecież nawet jak ktoś sobie tam gdzieś poszuka filmików, jak Natalia wygrywała zawody Pucharu Świata, to ona zawsze startuje z tego wewnętrznego toru i od razu zaczyna od prowadzenia. A tu nagle znalazła się na końcu stawki. Ja uważam, że po pierwsze, mówiąc o 1000 metrów, tym biegu właśnie pierwszym Natalii, ja mam takie obrazki, które faktycznie w jakiś sposób mi się wryły w pamięć i do tego zaraz przejdę. Natomiast warto powiedzieć, że ten 1000 Natalii, to w jaki sposób właśnie będziemy oceniać to, w jaki wyglądała na tym biegu, należy również mieć na uwadze to, że to był jej tak naprawdę debiut olimpijski, jeśli chodzi o ten start. To był jej pierwszy start, ona wcześniej w ogóle miała 2 dni, 3 dni
stania na tym lodzie, który dobrze znała, ale no umówmy się, zawodniczki, które już były z nią na linii startu, miały prawdopodobnie 500 w nogach i do tego start w mixcie i do tego jeszcze prawdopodobnie kilkanaście dni treningowych, więc tutaj oprócz tego oczywiście całego zamieszania mentalnego, jakie Natalka miała, co wiemy, bardzo dobrze się odbiło ogromnym echem, no i jeszcze do tego dochodziło to, że ona musi stawić czoła zawodniczkom, które nie tylko miały dostęp do tego, żeby się ruszały, ale one już, że tak powiem, były uklepane z całym tym miejscem, z wioską i tak dalej. Natalia siedziała w jednym małym pokoju przez prawie 10 dni, więc to było ogromne wyzwanie dla niej. I teraz mówiąc właśnie o tym, w jaki sposób ja to widziałem, to pierwszy obrazek, który mam w oczach, to jest to, jak ona stała na starcie. Było takie jedno szerokie ujęcie wszystkich 5 zawodniczek i była jej postawa. I to była trochę różniąca się od tej najlepszej Natalki postawa, bo były lekko uniesione barki, była trochę pochylona do przodu, czyli taka defensywna postawa. I też na twarzy nie było luzu. Na twarzy było, nie chcę powiedzieć strachu, ale no, to nie była ta Natalia, która faktycznie jest tą Natalią, która wie, że może jechać na 1000 metrów w tym biegu i to jest tak naprawdę tylko spacer. I te pierwsze okrążenia, to kolejny obrazek. Jak zobaczyłem, że ona jest w stanie jechać spokojnie na ostatniej pozycji, ja się uspokoiłem akurat. Nie? Ja rozumiem, że w pewnym momencie osoby mogły zacząć nabierać strachu, ale niestety short track jest tak porąbanym sportem, że te najbezpieczniejsze miejsce, to znaczy te, gdzie jadą, tam gdzie jadą najczęściej najbardziej pewni siebie zawodnicy, jest z tyłu, dlatego że tam będzie jechał zawodnik, który albo się poddał i po prostu wie, że jedzie na Bradburego tak zwanego, że po prostu ma szansę, liczy na to, że wszyscy się powalają i po prostu przejdzie dalej, albo tam są po prostu goście i dziewczyny, którzy są super mocni, wiedzą, że mogą na 3 ostatnich okrążeniach, czyli tam, gdzie wszyscy już są zmęczeni, pojechać po zewnętrznej no i po prostu oprzeć się o swoje umiejętności, czyli najbardziej pewni siebie zawodnicy. Gdy Natalka na tych pierwszych okrążeniach jechała z tyłu, pozwoliła się Francuzce wyprzedzić i ja się uspokoiłem, bo wiedziałem, że wcale nie jest tak źle, natomiast te pierwsze okrążenia były takie, że ona czegoś szukała. Było widać, że jest bardziej skupiona, tak jakby zwrócona wzrokiem tym mentalnym w siebie, niż na to, co się dzieje dookoła. I był jeden moment, tylko jeden moment, kiedy zauważyła, że na prostej Francuzka zaczyna się zabierać za manewr wyprzedzania Kanadyjki i ona już wiedziała, że tam będzie burdel. I to wystarczyło tylko jedno przyciśnięcie płozu, ładne zjechanie do wewnętrznej, i wtedy już w ogóle całkowicie się uspokoiłem. No dobrze, ale widzisz, sam podkreślasz, że to był tylko taki jeden moment. A co, gdyby tego momentu nie było? Jak ona by wtedy próbowała rozwiązać tę sytuację, żeby być na pozycji? Tematów. Ja wciąż jestem zdania, że szotrykowcy mają, i mi się strasznie, to wyszło całkowicie przez przypadek, jak komentowaliśmy, ale ja uważam, że to jest świetny tekst. Uważam, że szotrykowcy mają lód zamiast krwi w żyłach i naprawdę zwłaszcza ci najlepsi. Opanowanie w trudnych sytuacjach. No umówmy się, jeśli ścigasz się i widzisz, że przed tobą jest 5, ja mówię o sobie akurat, bo 1000 metrów był moim ulubionym dystansem i widzę, że przede mną jest 5-4 gości, którzy są super zmęczeni, zostały 2 okrążenia do końca, a ty jedziesz na ostatniej pozycji i tak naprawdę musisz bardzo mocno zaufać sobie, że po pierwsze nic się przed tobą nie wywali, też masz właśnie to, co Natalia mówiła, masz powoli, światło gaśnie i wtedy włączasz ten 6 bieg, kierunkowskaz w prawo, jedziesz po dużym, bez wykładania, na zrytym lodzie, po prostu musisz na ślepo zaufać łyżwom i wszystkiemu i jedziesz po zewnętrznym. Więc ja jestem przekonany, że Natalka z jednej strony się obawiała, z drugiej strony to było tak, że okej, muszę zaufać i po prostu postawiła się pod ścianą i nie było innego wyjścia. No i czasami oczywiście wychodzi tak, że człowiek się łamie, a czasami wychodzi tak, że no wychodzi taki bieg jak Natalii. I no i wydaje mi się, że trzeba na to patrzeć w ten sposób, że Natalka jak tylko zobaczyła, że jest w tym swoim świecie treningu łyżwiarskiego, że jest w tej swojej bezpiecznej strefie, to pozwoliła faktycznie działać instynktom, a u niej instynkty są, jak na razie widzimy, bardzo zabójcze. Dobre. Zabójcze. Ale chciałeś coś powiedzieć. Tak, bo chciałem dodać do tego, co Kuba mówił i tej ostatniej pozycji, bo to nie do końca, przynajmniej tak Natalia relacjonuje, no więc ufam temu, co mówi. No bo była w tym biegu i jak widzieliśmy, przeszła. Ona powiedziała, że po tym treningu i tak małej ilości tych dawek treningowych, czy jednostek treningowych na lodzie przed tym startem, ona nie czuła się na tyle pewnie, żeby wyjść na prowadzenie po prostu w tym biegu. A. Dlatego musiała siedzieć z tyłu, czy jechać z tyłu i czekać na błąd, na jakąś akcję i zaufać właśnie swojemu instynktowi i temu, że umie w jednym momencie przyspieszyć, bo wiedziała, że te sprinterskie jakby zdolności cały czas ma i tą siłę w nodze i tak dalej. Natomiast w tym danym momencie nie czuła się na tyle mocno, żeby wyjść na prowadzenie, ale
tak jak mówiła, raczej będzie próbowała jutro jechać z przodu. Zresztą o tym mówiła też Ula Kamińska, że te wyścigi jutro, te pierwsze zwłaszcza, mogą być szybkie. Więc tam trzeba będzie szybko się zabrać, bo te rywalki też nie są słabe, no bo tam już nie ma słabych dziewczyn w tej pierwszej dwudziestce. Więc oczywiście zgadzam się, no oczywiście obserwujemy też odwrakowe wyścigi, że to miejsce z tyłu jest dla takich pewniaków i tych ludzi, którzy wiedzą, wierzą w siebie i umieją. Natomiast też jest, tutaj była taktyka po prostu, taktyka wymuszona brakiem treningu po prostu. Natomiast cenną rzecz powiedziała Natalia o tym lodzie, że ten lód jest fajny dla short tracku, że on trzyma, a w związku z tym ufasz, że jak się wyłożysz, prawda, w tym wirażu na łuku, to ci po prostu używa nie odjedzie i to ci też daje pewności siebie, rozumiem, przy manewrze, który musi być perfekcyjnie na milimetry wykonany, prawda, żeby ominąć rywala. No ale widzisz, Kimbutem chyba zaufała za bardzo, bo przed samą metą wyleciała w powietrze, prawda, i nie zobaczymy no jednej z kandydatek do medalu w tej konkurencji, przecież medalistki sprzed 4 lat na starcie. No to z jednej strony oczywiście jakiś żal, bo to doskonała zawodniczka i należy trochę współczuć każdej sportsmence, że coś takiego ją spotkało. Z drugiej strony gdzieś tam ta konkurencja troszeczkę maleje, prawda, jeśli chodzi o walkę o medal. No ale nikt się do tego nie przyczynił. Po prostu Kimbutem popełniła błąd. Tutaj jest od Mateusza do Kuby pytanie takie konkretne. Jakie sposoby na to, żeby oczyścić głowę ze zbędnych myśli ma Natalia Maliszewska? No trochę przecież Natalię znasz, więc możesz powiedzieć, czy ona tak naprawdę jak staje na tym starcie, to myśli o czymś, czy raczej resetuje umysł i czyści głowę ze wszystkiego i już tylko, nie wiem, albo sobie coś tam odlicza, albo, powiedz, jak ona to wszystko przeprowadza przed startem. Faktycznie, byliśmy kilka rozmów z Natalią, bo ja jestem również bardzo ciekawy tego, w jaki sposób ona mentalnie podchodzi do rywalizacji, a przede wszystkim do procesu treningowego, bo to są dwie bardzo ważne składowe. Jeśli chodzi o te negatywne myśli i odpędzanie ich, akurat wydaje mi się, że tego nie poruszaliśmy tak konkretnie. Natomiast ja wiem, że Natalka raczej nie skupia się na tym, jak odpędzić negatywne myśli, bo to automatycznie przyciąga skupienie tego, że skupia się na negatywnych myślach. Jasne. To jest raczej koncentracja na tym, co trzeba zrobić. Ja wiem, że jednym z nastawień do short tracku, który jest bardzo potrzebny, jest to, że tak naprawdę jest tyle rzeczy, które tak szybko się zmieniają w trakcie rywalizacji, że tutaj z jednej strony możesz mieć jakiś plan, natomiast Natalia bardzo fajną rzecz powiedziała właśnie w ostatnim wywiadzie, że ona nie zwraca uwagi na to, jakie rywalki ma w swoim biegu przed samym biegiem, co moim zdaniem jest bardzo dobrym podejściem, bo z jednej strony faktycznie można w jakiś sposób taktycznie mniej więcej wiedzieć, jak zawodniczka, z którą się jedzie lub zawodnik, z którym się jedzie, ma taktykę, natomiast tu w każdej chwili może cały plan legnąć w gruzach i tutaj trzeba tak szybko reagować na sytuacje, które mają miejsce, że raczej tutaj te odruchy, które są naturalnie w danym człowieku, a z drugiej strony odruchy, które trenujemy na treningach na lodzie, to jest drugi aspekt, więc jakbym miał krótko odpowiedzieć na to pytanie, przede wszystkim skupienie się na tym, co trzeba zrobić, a nie skupienie się na tym, co trzeba robić, żeby odganiać te negatywne myśli. No i tutaj przed chwilą pokazywałem te piękne zdjęcia Natalii i ten jej uśmiech niesamowity. Nie wiem, na pewno zwróciliście na to uwagę, na ten uśmiech, który był troszeczkę inny, kiedy dojechała do mety i kiedy wiedziała, że jest pierwsza. To był taki uśmiech, w którym można by było zawrzeć chyba wszelkie możliwe odczucia osoby, która przeszła to, co przeszła Natalia w tym Pekinie. Bo z jednej strony było szczęście i radość prawdopodobnie. Z drugiej strony ja tam widziałem taką totalną ulgę, tak? Taki pełen oddech piersi, że mam to za sobą, a wszystko skończyło się po mojej myśli, tak? I gdzieś były też te takie emocje właśnie, takie szelmowskie trochę spojrzenie. No to ja wam teraz pokazałam, tak? Że ja tu jestem, że ja wróciłam, szanowne dziewczyny, rywalki, i będziecie musiały się ze mną po prostu liczyć. Wy też to tak odbieraliście, Alek? No tak, zdecydowanie. Zresztą moje pierwsze pytanie do Natalii wczoraj po wyścigu było takie, czy to pierwsze, najważniejsze uczucie, które ona po wyścigu ma, to jest ulga, i ona oczywiście przyznała, że tak. No bo tak jak mówiliśmy na początku, ona miała pełne prawo mieć dużo niepokoju, bo nie wiedziała, bo nie startowała, bo była zamknięta, bo nie trenowała, bo siedziała, skakała po pokoju, który miał 2 metry, czy tam 5.
w górę, w dół, w bok rozciągała się, no ale nie jeździła na łyżwach. No. W związku z tym to siłą rzeczy musi wprowadzić pewien niepokój, mimo że wiesz, jaką pracę wykonałeś, tak, czy wykonałaś. Więc taki start, pierwszy start jest potwornie ważny i moim zdaniem ona sobie bardzo dużo tym startem udowodniła. Natomiast zachowuje też zimną głowę i wie, w jakiej jest sytuacji generalnie. No. Natomiast jest na pewno mocniejsza po tym starcie niż była. Bardzo, bardzo dużo jej ten start. I na pewno dał. Brylantowe spojrzenie tutaj ktoś podkreślił, że to było coś pięknego. Tak. Kuba, a ty co zobaczyłeś w tym spojrzeniu? No ulgę. Ja to też już powtarzałem, że ten ciężar z barków, który spadł nie tylko Natalii, ale wszystkim kibicom było słychać nawet na Woronicza, więc to była ogromna zmiana ciśnienia i w otoczeniu. Tak, to na pewno było coś, co się działo w Natalii. Ja to też powtarzałem często, takim naturalnym środowiskiem każdego zawodnika, zwłaszcza, nie sądzę, że tylko łyżwiarstwo i short tracku, ale każdego zawodnika jest po prostu arena treningowa. I w naszym przypadku jest to po prostu obecność na lodowisku, posiadanie butów. No i gdy się trenuje tą dyscyplinę 20-25 lat, i to jestem przekonany, że każdy sportowiec o tym mówi, czy to są kolce, czy korki, czy to jest oszczep. Mhm. Naturalnym środowiskiem i taką jedyną stałą, którą my sportowcy mamy w życiu, jest to, że po prostu wchodzimy na ja wchodziłem kiedyś na lód i w tym środowisku się odnajdujemy i to jest coś, co jest niezmienne. No i w tym przypadku właśnie Natalia, jej to odebrano, coś, co jej pewność siebie jako zawodnika, co jest ogromną częścią jej tożsamości w obecnym życiu, odebrano w taki sposób bardzo, no, nie chcę powiedzieć niesprawiedliwy, ale raczej w taki, którym nie ma kontroli żadnej. To nie jest tak, że powiedziała sobie, okej, dobra, robię wakacje. No nie, ona tam pojechała się ścigać i jej to odebrano. Więc z pewnością ta ulga z tego, że okej, chociaż sam fakt, że mogło nałożyć łyżwy, było z pewnością czymś, co ją ucieszyło, radowało, bo umówmy się, nikt nie jeździłby tak, jak jeździ Natalia, albo nikt nie poświęcałby tyle czasu, gdyby nie lubił po prostu samego ślizgania się. Więc to jest bardzo przyjemne. A z drugiej strony, gdy robi się taki bieg w ten sposób, no to jest również po takiej izolacji to musiało smakować wspaniale. I zdecydowanie Natalia poczuła ogromną ulgę. To był uśmiech ulgi, radości, ekscytacji prawdopodobnie i tego, że tak, faktycznie, okej, laski, wiem, że już wróciłem, możemy teraz pogadać, nie? To teraz zaczynamy dopiero rozmowę. Tak, jest. I to jest, tutaj pozdrowienia dla Natalii oczywiście, tak? Jeszcze przesyłam, bo kibice cały czas o to proszą. Alek, proszę, mów. Oczywiście, że pozdrawiamy Natalię nieustająco. Ona sama powiedziała, że nawet spełniła więcej planu niż zakładała, że nawet 105% wypełniła planu w stosunku do tego, o czym myślała. Bo chyba nie spodziewała się, że wygra po prostu, a to też jej udowodniło, że ten czas, że tego czasu nie straciła, że nie zabrano jej wszystkiego, co do Pekinu przywiozła po prostu. W tym bagażu jest jeszcze sporo różnych rzeczy, prawda? Są nowe doświadczenia, doświadczenia jakieś tam traumatyczne, ale chyba sama sobie też udowadnia, że skoro po takich wydarzeniach była w stanie wrócić, stanąć na starcie w niełatwych okolicznościach, wygrać bieg, no to jest mocna. Jest mocna na kilku płaszczyznach po prostu. To daje jej skrzydeł. Tak powiedziałeś, 105%, w ćwierćfinale będzie musiała pewno dać 110 albo 115, w półfinale 150, a w finale A, bo wierzymy głęboko, że Natalię zobaczymy, z 200%, tak? Tutaj Michał ma takie malutkie pytanie, co to jest ten półfinał B, o jakie miejsca jest wtedy walka? Z góry pięknie dziękuję za odpowiedź. Finał B to jest... Finał, niektórzy mówią, trochę pocieszenia, ale ja się nie zgadzam z takim określeniem. To jest po prostu finał dla tych zawodniczek, które nie zakwalifikowały się do tej głównej rozgrywki medalowej, czyli do finału A. O jakie miejsca się walczy? Czasami trudno powiedzieć, bo to wszystko zależy, ile zawodniczek czy ilu zawodników awansuje do finału A. A już jeżeli oglądaliście short track, to wiecie, że na przykład w rywalizacji mężczyzn, Kuba, ilu było? 10 uczestników? Na finale A było 10, w finale B było chyba 4 zawodników tylko. Tak jest. A to wynikało z tego, że różne rzeczy dzieją się podczas eliminacji, ćwierćfinałów, półfinałów i tak dalej. I niektórzy zawodnicy, którym przeszkodzono w trakcie jazdy, a jechali na bardzo dobrym miejscu, są dopuszczeni do następnego startu tak zwanym awansem przez sędziów i wtedy ta liczba może wzrosnąć uczestników, bo to jest oczywiście jakoś tam poplanowane, albo 4, albo 5, albo 7 osób, różnie, w zależności od konkurencji, od dystansu.
Więc trudno powiedzieć, o co powalczą na przykład dziewczyny w finale B jutro, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy, my to zawsze przypominamy i już we wcześniejszych wejściach z Alkiem i z Kubą, kiedy komentowaliśmy na antenie TVP Sport czy w jedynce Shortrek, przypominaliśmy tę historię sprzed 4 lat, kiedy przecież w rywalizacji sztafet Holenderki wystartowały w finale B, wygrały ten finał, no i potem czekały na rozstrzygnięcia w finale A. Wydawać by się mogło, że będą gdzieś tam sklasyfikowane 5, 6, już nie pamiętam ile tam, no na 5. miejscu, że będą sklasyfikowane. Natomiast się okazało, że w finale A tak dużo się działo, było takie zamieszanie, że sędziowie zdyskwalifikowali niektórych uczestników, niektóre uczestniczki, no i się okazało nagle, że triumfatorki finału B są medalistkami Igrzysk Olimpijskich. Nie wiem, czy to w miarę prosto wytłumaczyłem, bo to jest taka dosyć skomplikowana sytuacja, ale właśnie tak to się odbywa, tak to się dzieje, więc warto walczyć do końca. No, drugim przykładem jest również to, że nawet jak jedziesz na ostatniej pozycji, to swego czasu pan Australijczyk Bradbury dojechał do mety, bo wszyscy wcześniej się przewrócili i okazał się jedynym zawodnikiem, który w finale A dojechał do mety, tak w normalny sposób. Jest jeszcze drugi aspekt tego finału B, który w jakimś stopniu przemawia nad jego koniecznością, natomiast on ma raczej odwilż w takich mniejszej ranki zawodach, typu mniejsze serie w Europie zwłaszcza. Chodziło o to, żeby wszyscy zawodnicy mniej więcej jeździli równą ilość biegów, więc ci, którzy kończyli często rywalizację na półfinałach, zatrzymywali się i nie jeździli tego wielkiego finału. I z jednej strony jest to trochę niesprawiedliwe, bo ci zawodnicy, którzy odpadali, mieli mniej przejechanych kilometrów w nogach i na następnym dystansie mogli mieć nieodpowiednią przewagę. Z drugiej strony chodzi o to, żeby ci zawodnicy, którzy na przykład jadą gdzieś na zawody i wiadomo, że przejeżdżają 1500-3000 kilometrów w różnych busach i jadą tylko i wyłącznie po to, żeby pojechać jeden albo dwa biegi, nie mogą dalej rywalizować, to ci lepsi zawodnicy przez większą ekspozycję na tą rywalizację, bo najlepszym treningiem mimo wszystko są zawody. I teraz każdy zawodnik, który ma większą ekspozycję na starcie się z zawodnikami mniej więcej swojego poziomu, automatycznie ten swój poziom podwyższa, bo może ktoś go wyprzedził w ten sposób, który mógł zablokować, może on wyprzedził kogoś i nadarzyła się okazja tego, żeby zrobić jakiś manewr, którego nie przetrenowywał. Te finały B, oczywiście nie na Igrzyskach Olimpijskich, no bo tu już nie ma się czego uczyć, tu są już najlepsi zawodnicy, ale na tych mniejszych zawodach służą ku temu, żeby młodzi, rozwijający się sportowcy mogli mieć większą ekspozycję na ściganie się w takich warunkach zawodów. No tak, tutaj Przemek Lizak napisał, wierzę, że będzie podobnie jak z Justyną Kowalczyk w Turynie, najpierw źle, później pięknie, będzie pięknie. No i tutaj mamy do wyboru złoty, srebrny albo brązowy medal i mi się podoba taka koncepcja, mi się od razu też przypomina sytuacja z Vancouver z naszą żeńską sztafetą na torze długim, indywidualnie też było nieciekawie, było źle, a później drużynowo bardzo pięknie, ale słuchajcie, jeżeli tak dobrze życzycie Natalii, to ja mam teraz dla was challenge, bo tak troszeczkę mi brakuje tych łapek w górę, tych lajków pod tym filmikiem, ale teraz kliknijcie dla Natalii, pamiętacie, hashtag Nat i tak dalej, trzymamy za nią kciuki, oczekuję co najmniej 30 takich lajków, jeżeli nie będzie 30, to ja jestem rozczarowany waszą postawą, jeśli chodzi o kibicowanie, naprawdę, to tak nie może być, bo Natalia zasługuje na dużo, dużo więcej. Coś tutaj Michał napisał, panie Piotrze, na kogo Natalia musi uważać w drodze do walki o finał, pozdrawiam, robi świetną robotę, no tutaj z Alkiem i nie tylko z Alkiem, ale z naszymi gośćmi przede wszystkim, więc dziękuję bardzo za te miłe słowa i od razu Alek do ciebie biegnę, tam przez ileś tych tysięcy właściwie frunę do tego Pekinu i ty mów, kogo ona ma się obawiać, a później zobaczymy, na kogo też zwrócił uwagę Kuba. No na razie wiemy, jak, z kim wystartuję, mogę zaraz otworzyć te listy startowe, bo nie pamiętam, szczerze mówiąc, tak ja z głowy. Ja to mogę powiedzieć z głowy, także ja akurat pamiętam. No to syn Kuba, kto tam będzie? Tak, tam są dwie reprezentantki Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, Fostrykowa i Jefejmienkowa, i na nie wydaje mi się, że jak już ja mam głos, to chętnie powiem, że uważam, że należy uważać. Do tego jest Liu Bin, koreanka, która wydaje mi się, że jest najsłabszą w stawce koreanek, chociaż Sima Lang też nie za dobrze pojechała. One wszystkie są oczywiście ogromnie mocne, ale chyba Liu Bin jest najsłabszą z koreanek.
i do tego tą stawkę zamyka reprezentantka Stanów Zjednoczonych Mame Bynum. Więc to jest skład pięciu dziewczyn, które są z Natalią w biegu. Moim zdaniem całkiem dobry ćwierćfinał, ale no wiemy o tym, to są Igrzyska Olimpijskie, wszyscy są groźni. Nie, to jest bardzo, tak, to będzie bardzo trudny ćwierćfinał, to jasno trzeba powiedzieć, to będzie trudny bieg, to bez dwóch zdań, natomiast to jest to, o czym Natalia mówiła, jeśli Państwo, drodzy widzowie, bo panowie widzieli tą sylwetkę, którą popełniłem na temat Natalii, ten taki mini dokumencik czy reportażek o niej, ona mówi, że kiedyś, jeszcze kilka lat temu, mimo że startowały z jednej linii z tymi wszystkimi gwiazdami, ona siebie mentalnie stawiała gdzieś z tyłu, bo nie wierzyła w to, że ona jest równa im, tym najlepszym. A teraz jest tak, i myślę, że ta kwarantanna czy ta izolacja tego nie zmieniła, że ona siebie stawia na równi z tymi najlepszymi. I oczywiście to nie będzie łatwy wyścig, bo te wszystkie zawodniczki są bardzo dobre, bo tu nie ma słabych dziewczyn. Natomiast Natalia też jest bardzo dobra. Natalia też jest bardzo dobra. Ja to tutaj najbardziej, powiem Wam szczerze, obawiam się tego zawsze, że coś może wywinąć rywalka, przeciwniczka, tak? Zaszaleje, będzie chciała gdzieś wyprzedzać, popchnie naszą Natalkę i tu jakieś tam kłopoty. Oczywiście to mam nadzieję, że nic takiego nie nastąpi, że Natalia tutaj będzie jeździła po swojemu, pojechała w tych kwalifikacjach tak dla mnie troszeczkę, ale to tylko dla mnie, ona na pewno to inaczej jakoś odczuwa, trochę ryzykownie, bo jadąc gdzieś tam na końcu, no nigdy nie masz gwarancji, że będzie takie miejsce i przestrzeń i możliwość, żeby się tam przesunąć w stawce i żeby wyjść na prowadzenie. Ja się przyzwyczaiłem do tego, że Natalia jak startuje, to później prowadzi, no ale tu Kuba też słusznie mówi, że to jest przede wszystkim 500, tak? Więc tam trzeba po prostu wystrzelić jak z procy i później robić swoje na dystansie, trzymać tempo i jechać blisko wewnętrznie. To co widzieliśmy między Fontaną a Schulting w finale też się bardzo mocno zmieni, to jest efektem bardzo wyrównanego poziomu, a 1000 jest najtrudniejszym dystansem. Dlatego, że tutaj ta osoba, która jedzie z tyłu, zyskuje naprawdę masę przewagi. Więc ja bardzo lubię 1000 metrów i mnie zawsze bawi to, że podejmowanie ryzyka przez osoby, które oczywiście oglądają i siedzą na tym fotelu pasażera w tym samochodzie, który jest 1000 metrów, się boją, ale to jest najpiękniejszy przejaw właśnie short tracku. To, że czasami, żeby słabsza osoba wygrała, musi wszystko postawić na jedną kartę i albo czasami to jest siedzenie z przodu i rozprowadzanie biegu, i blokowanie, i próba wyczucia, z której strony chce ktoś mi wyprzedzić, albo to jest właśnie postawienie wszystkiego na drugą stronę karty, jechanie na samym końcu peletonu i później klapę na oczy po zewnętrznym. Także dla mnie to jest najpiękniejsza strona short tracku. Alek, bo ty chciałeś coś powiedzieć. Pytanie do Kuby mam, naszego eksperta, byłego zawodnika, człowieka, który o short tracku wie absolutnie wszystko. Bo o ile w eliminacjach Natalia startowała przy klockach, prawda, najbliżej tej wewnętrznej części toru, o tyle tutaj będzie startowała w czwartej pozycji. Czy to twoim zdaniem na tym dystansie, no wiadomo, to nie jest 500 metrów, tylko dwa razy więcej, czy to ma jakieś znaczenie, czy nie? I tak, i nie, dlatego że 1000 metrów bardzo mocno się zmienił. No, muszę w jakiś sposób, to jest moja odpowiedź, teraz ją rozbuduję, pozwól, że usprawiedliwię. To bardzo efemeryczną odpowiedź. Kuba, rozczarowałeś Alka chyba. To nic nowego jest dla mnie. Teraz spróbuj go zadowolić jakoś. Bardzo ciężko jest, no, ale tak, spróbuję. Chodzi o to, że 1000 metrów, jak już wcześniej powiedziałem, bardzo mocno się zmienia. I teraz jest takim odpowiednikiem trochę przedłużonej 500-ki. Wszyscy się nauczyli tą prędkość maksymalną przewozić dalej, wszyscy się nauczyli znacznie szybciej jeździć bliżej końca dystansu, a to powoduje, że znacznie trudniej jest kogoś wyprzedzić na końcu dystansu, dlatego wszystko się dzieje znacznie wcześniej, albo wszystko to znaczy manewry wyprzedzania, albo te manewry wyprzedzania można zrobić w każdym momencie dystansu. Kiedyś to były ostatnie 3 okrążenia, potem już dobra, wszyscy zmęczeni, no to jedziemy do końca, to się całkowicie zmieniło, teraz trzeba mieć oczy otwarte do końca. Wracając do tego startu, 1000 metrów można przegrać na 3 pierwszych okrążeniach. Mimo że zostało jeszcze 6. I tutaj teraz ta pozycja startowa, jeśli na przykład któraś z Rosjanek w biegu Natalii przyjdzie jej do głowy, że okej, ten bieg powinnam rozprowadzać, bo jedną jestem z 3 pierwszych dziewczyn, które może zająć to miejsce, a jak wiemy, z ćwierćfinałów można wyjść czasem do półfinału, no to faktycznie ta pozycja startowa będzie miała jakieś znaczenie. Bo gdyby to była 5., 4. pozycja, no to trudniej jest faktycznie gdzieś zająć drugie miejsce w tym peletonie, bo wszystkie dziewczyny będą się tam pchały, automatycznie ma się więcej
więcej drogi. Natomiast wydaje mi się, że pozycja startowa dla Natalii ma znacznie większą różnicę na 500, mimo że to jest jeden z najlepszych startów na świecie. Tak tutaj na 1000 wydaje mi się, że nawet jeśli wyjdzie czwarta, piąta ze startu, to będzie miała jeszcze chwilę na to, żeby naprawić tą pozycję. Nawet gdyby to był szybki bieg i będzie w swoim żywiole i w swojej formie, będzie mogła na ostatnich dwóch okrążeniach pojechać po dużym i wyprzedzić rywalki. A wiesz co, no, Kuba, tutaj tak sobie Nie wiem, czy się Kuba zgodzisz ze mną, że tutaj akurat w tym biegu Natalia jest chyba tą najszybszą sprinterką, prawda? W obecnej chwili tak, bo Mame Bajny kiedyś była super szybka na 500, to jest mistrzyni świata juniorów na 500 metrów, ona była super dobra. Tutaj nie przyjechała chyba dobrze przygotowana. Tak sobie to wygląda. Zdecydowanie, jest jedną z najszybszych, natomiast ja się obawiam w Ostrikowej i tu nie chcę krakać. W Ostrikowa to jest jej debiut olimpijski, ona bardzo rzadko startowała w Pucharze Świata i tutaj może być taką dziewczyną i taki charakter jazdy przedstawiła do tej pory, że niczego się nie boi, w ogóle tak jakby nie zwraca uwagi na ranking zawodniczek, co jest bardzo niebezpieczne, bo może komuś wjechać w taki głupi sposób bez jakiegoś hamulca i bez właśnie szacunku do przeciwników, to często ma miejsce. Widzimy na przykład, o nie, ja ciebie nie będę wyprzedzał, jesteś Charles Hamelin, to sobie jedź tam spokojnie, ja tu nic ci nie zrobię, nie wiadę, jakieś głupie decyzje nie zrobię. I w Ostrikowa właśnie nie ma tej części jeszcze do końca rozwiniętej chyba, więc tutaj prawdopodobnie może można się wszystkiego po niej spodziewać. Czyli jeszcze nie ma właściwego szacunku dla niektórych rywalek, ale to jak powiedziałeś, że ta konkurencja 1000 metrów teraz tak troszeczkę zaciąga jakby z 500 dużo elementów, prawda, i się właśnie jeździ mocniej, szybciej i tak dalej, to mi to też przypomina sytuację z toru długiego, bo tam jest podobnie. Teraz już na przykład na 1500 metrów zaczyna się jeździć mocno, tak jak na 1000 na przykład. Tak? Tu rozmawiałem tam między innymi z Luizą Złotkowską czy z Jankiem Szymańskim, który mi powiedział, że zaczyna się coś takiego właśnie, że tak jak kiedyś jeździło się na 1000 i oczywiście od razu tam w miarę mocno, no bo tutaj nie ma na co czekać za bardzo, bo to jest tylko jeden kilometr, to na 1500 jednak tam z pewną rezerwą się otwierało, najpierw te pierwsze 300 metrów się przejeżdżało tam w jakimś tam w miarę dobrym, słusznym tempie, ale tak, żeby trochę zostało tej energii na koniec, a teraz to się właśnie ta granica przesuwa, tak? I są tacy zawodnicy, którzy zaczynają od razu bardzo mocno i później jadą ile bozia dała, jak to się mówi, tak? Do końca ile są w stanie wytrzymać, robi się ciemno przed oczami, później się mdleje, dochodzi przez jakieś tam ileś minut do siebie, to Patrick Rös to bardzo ładnie opisał, że zawodnik, kiedy dojedzie, to potrzebuje szybkich dwóch minut, żeby znaleźć miejsce, żeby usiąść albo się położyć, bo za chwilę upadnie po prostu. Organizm odmówi posłuszeństwa, nogi gdzieś zasłabną, przewróci się, straci przytomność, często są wymioty, gdzieś tam traci się właśnie jasność widzenia, kończą właśnie z takimi mroczkami i prawie po ciemku i potrzebują kwadransa przynajmniej, żeby wrócić do żywych. No i to te granice są chyba tak bardzo mocno przesuwane, tak mi się wydaje. Tutaj taka jedna rzecz. Witam, nie było mnie na live ostatnimi czasy. Nas przez dwa dni też nie było, bo mieliśmy inne obowiązki i zajęcia. Jak skomentujecie półfinały mężczyzn na 1000, gdzie w półfinale poszło dużo dyskwalifikacji i w finale jechało trzech Chińczyków i Węgier? No tak, działo się. Jak wy to skomentujecie? Jak wy odpowiecie na te pytanko? Alek. Ja twierdzę, że Chińczycy tutaj sędzią źle. Tyle powiem. Chińczyk nie sędziuje właśnie, to Brytyjczyk jest najgorszy, sędziuje. Tak, nie Chińczycy, tylko że w Chinach to sędziowanie jest złe, po prostu prochińskie. Alek zasugerował, że mimo że Brytyjczyk wciska te guziki tam na tym tablecie, to tak naprawdę sędziują Chińczycy. Tak nawet słuchajcie, jest taka sytuacja, już abstrahując od tej sytuacji z tego 1000 metrów, gdzie ja się nie zgadzam do końca z tym, co tam się wydarzyło i uważam, że gdzieś tam Węgra okradziono. Mimo że to też pół Chińczyk tak naprawdę, prawda? Bo przecież jego ojciec jest Chińczykiem. Zresztą brata, który jechał w tym biegu i ostatecznie zdobył medal, też jest tata Chińczykiem, więc i nawet bracia Liu mówili o tym, że oni jak zdobędą medal w Pekinie, to będzie tak samo medal taty i mamy. W sensie oni się też czują Chińczykami. Natomiast to, o czym rozmawialiśmy dzisiaj też z Ulą Kamińską,
Nasza sztafeta złożyła protest. Protest dotyczący tego, co wydarzyło się wczoraj w drużynie, kiedy dziewczyny jechały i kiedy Chinki pojawiły się w miejscu, w którym nie powinny się pojawić. I w związku z tym nasze straciły dystans po prostu, bo wpadły na Chinki, zostały zastopowane, co jest w regulaminie jest twardy zapis, że tak nie można zrobić. I jest on bardzo jasno zapisany. W takiej sytuacji nie można, do takiej sytuacji nie można dopuścić, o czym była też mowa na tym team manager meeting już tutaj w Pekinie, gdzie wszyscy ci trenerzy przychodzą, prawda, na takie spotkanie z sędziami, z tym panelem całym organizacyjnym, powiedzmy już tak nie wchodząc w szczegóły. I tam też o tym przepisie była mowa, że przed sztafetą właśnie, że takie sytuacje będą karane. No i co? I Chinki sobie pojechały tak, jak pojechały, nasi składają protest, a pan tego protestu nie słyszy. I pani trener Ula mówi, no ale stary, a co by było, gdyby to Polki Chinkom zajechały drogę? No ale wiesz, tutaj nie było sytuacji, w której by losy tego wyścigu zostały zmienione. Ale tu nie chodzi o to, czy Polki są lepsze, czy są gorsze od Chinek. Tu zupełnie nie o to chodzi. Tu chodzi o fair play. Albo mamy regulamin i go przestrzegamy, albo mamy regulamin i go przestrzegamy, kiedy Chińczycy są w grze. W związku z tym nie podoba mi się to. To ja już kiedyś mówiłem tutaj w tym naszym spotkaniu internetowo-lajfowo, facebookowo-youtubowym, że przypomina mi się Seul 88 i zabawy z maszynkami bokserskimi, gdzie było drukowanie wyników po prostu. Nie znoszę takich sytuacji. Jestem zwolennikiem zasady fair play, niezależnie od tego, kto startuje, gdzie startuje i ile mamy medali na koncie. Ma być fair, bo jak nie, to zabijamy sport po prostu. No tak, to prawda. Tutaj Adam Adamski napisał, witam panów, w końcu trafiłem na live'a. No to my się też cieszymy. Słuchajcie, no wysyłajcie linki do tego live'a swoim znajomym albo później do tego filmiku, który można odtworzyć i sobie posłuchać całej rozmowy. Im więcej nas tutaj, tym lepiej. Pamiętajcie, że jutro Natalia Maliszewska, no ja to odbieram jako sądny dzień dla nas wszystkich. Natalia będzie walczyła o medal, to będzie niesamowite. Czy wiemy, z kim jutro zmierzy się Natalia Maliszewska? To już o tym mówiliśmy, tak? Kuba, możesz jeszcze powtórzyć? Powtórz, bo oczywiście. Bo nie każdy przecież jest z nami od początku do końca. Z pierwszego toru jest Mame Baini, reprezentantka Stanów Zjednoczonych, z drugiego toru jest Li Yubin, reprezentantka Korei, później z tego co pamiętam jest Wostrikowa, reprezentantka Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, czwarty tor Natalia Maliszewska i piąty Jefremienkowa. Jekaterina, rosyjski komitet olimpijski. Z Jefremienką, bo Natalia jechała w kwalifikacjach, prawda? I z nią wygrała. Tak jest. Tutaj Przemek pisze, że myślę, że na 1000 obaj panowie byli winni. Chyba na mecie mieli łyżwy w powietrzu. To prawda, mieli łyżwy w powietrzu i zresztą jak z Kubą to komentowaliśmy, to nawet zwracaliśmy na to uwagę. Tylko, że ja też zauważyłem, że ta utrata równowagi przez Węgra, przez chińskiego Węgra, przez jednego z braci Liu, wynikała również z tego, że Chińczyk go złapał ręką i po prostu popchnął, pociągnął w jakiś tam sposób. I też z tego powodu między innymi Węgier się przewracał. Noga poszła w górę i to prawda, że tam te łyżwy leciały w górę i tak przecież Kuba się zastanawialiśmy a propos tego sędziowania, prawda, że przez te wszystkie pierwsze dni rywalizacji short-trackowej nie zdyskwalifikowano żadnego reprezentanta Chin, ani reprezentantki. Wydarzyło się to po raz pierwszy wczoraj, tak? Z Renem na 1000 metrów, 1500 metrów w półfinale. Tak. Sytuację, jeśli chodzi o sędziowanie, też chciałbym coś powiedzieć, bo tutaj są dwa aspekty. Wydaje mi się, że short-track po tych igrzyskach przejdzie gruntowną rewolucję, jeśli chodzi, znaczy powinien przejść, nie wiem, czy coś się zmieni. Często po igrzyskach faktycznie wyciąga się różne wnioski i wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy faktycznie technical committee, w którym jest mnóstwo różnych łyżwiarzy, którzy są naprawdę ogarnięci i robią świetną robotę, między innymi Wiktor Knoch, mąż Marty Knoch jest w tym komitecie, oni powinni usiąść i faktycznie zastanowić się, czy coś tutaj jest nie tak. Jeśli chodzi o przepisy i faworyzowanie gospodarzy na różnych imprezach, to miało miejsce wielokrotnie. W trakcie mojej kariery różne igrzyska się zdarzały i nie tylko igrzyska, ale Mistrzostwa Świata. To się odbijało szerokim echem naprawdę w środowisku. Były pogróżki dla Apollo Antonono w Korei, gdy była niesłuszna decyzja. I w Salt Lake City tak samo, gdy zdyskwalifikowano inną tuzę shorteku, Kim Dong-suna, który był niesamowitym również specjalistą. Była taka scena bardzo znana, kiedy rzuca koreańską flagę na lód i to się też odbiło bardzo mocno szeroko. To były pierwsze igrzyska, które w ogóle w short tracku oglądałem. Więc to się bardzo często działo. Był australijski sędzia, który otrzymywał również pogróżki
od Koreańczyków. Także to jest ogromna telenowela, która nie powinna mieć miejsca, ale oczywiście się zdarza. Więc to fajnie byłoby w jakiś sposób trochę zuniwersalizować, a z drugiej strony bardzo fajnie, gdyby po prostu sędzia był konsekwentny. To jest coś, z czym ja również na przykład z Ulą bardzo często rozmawiamy. Najgorsze są zawody, na które się przyjeżdża i tą samą sytuację jeden sędzia interpretuje na dwojaki sposób. To jest tak krzywdzące, że bardzo ciężko jest sobie z tym później jako zawodnikowi poradzić. Więc to jest też kolejny aspekt. I konsekwencja powinna być praktycznie zawsze. Natomiast no tutaj ten 1000 metrów, i chciałbym wrócić do tej konkretnej tylko sytuacji, jeśli chodzi o tą rywalizację mężczyzn. Jest coś takiego jak fair play, oczywiście, natomiast z drugiej strony short track, jego naturalną cechą jest kontaktowość i powinno dochodzić do kontaktów, powinno dochodzić również do tego, co przyciąga ludzi do tego short tracku, co jest ogromnym jego charakterem, to jest bezpośrednia rywalizacja, umiejętność wyprzedzania. Jeśli będziemy jako, załóżmy z perspektywy sędziego, wlepiać wszystkim jak leci kary za, nawet załóżmy, że 50-50 jest sytuacja, albo nawet 70% sytuacji, że powinno się komuś dać dyska, a 30 nie, czyli karę. Załóżmy, że dajemy mu dyskwalifikację i uważam, że powinno być w drugą stronę. Short track, jego przejawem jest właśnie bezpośrednia walka. Lepiej jest zrobić właśnie tak, żeby pozwolić zawodnikom w jakiś bezpośredni sposób ze sobą walczyć i nastąpi autoregulacja. W wielu dziedzinach życia jest tak, że im zbyt dużo przepisów mamy, tym po prostu każdy znajdzie przepis do tego, żeby to obejść. Więc tak samo jest tutaj. Jeśli się pozwoli zawodnikom w bezpieczny sposób rywalizować i będzie się karało niebezpieczne zachowania, a nie ściśle trzymało przepisów, ta dyscyplina po pierwsze zyska na kibicach, którzy będą mieli jasne zasady, z drugiej strony zyska na tym pięknie wyprzedzania i podejmowania ryzyka, a nie będzie właśnie festiwalem tego, że wiecie państwo, tak jak musimy niestety Piotrze zawsze powiedzieć po jakimś biegu, teraz musimy czekać na sędziowską decyzję, to moim zdaniem odpycha ludzi. I patrząc teraz z tej perspektywy jako były zawodnik, uważam, że moim celem jest faktycznie propagowanie tego sportu. Uważam, że to jest coś, co bardzo fajnie byłoby jednak załatwić i mieć już za sobą. No to prawda, tylko wiesz, powiem ci Kuba, że ja tak się zastanawiam nad jedną rzeczą. Tutaj jakoś nie zmieni się to tak diametralnie, żeby nagle na decyzję sędziowską nie trzeba było czekać, bo ona musi nastąpić. Tutaj jest tyle jakby elementów, które powodują, czy ktoś jechał fair, czy nie fair, że to jakoś trzeba rozpatrzyć. Trudno mi jakby znaleźć sposób, jak to można sprawniej zrobić, bardziej uczciwie. Tutaj cały czas te oceny dla mnie są, oczywiście jest jakiś regulamin, jest opisane to dokładnie, czy to należy tak ocenić, czy tak, ale generalnie subiektywność oceny cały czas tutaj funkcjonuje, prawda? Sędzia, tak jak też w innych sportach, w piłce ręcznej za to samo przewinienie, jeden sędzia pokaże tylko ostrzeżenie, jakąś tam karteczkę, drugi wykluczy zawodniczkę czy zawodnika na 2 minuty, a trzeci pokaże czerwony kartonik i wyrzuci z meczu, tak? I to jest możliwe i to się czasami zdarza, za to samo jakby przekroczenie, tak? To też jest sport kontaktowy. Tutaj musimy sobie zgodnie powiedzieć, że short track jest sportem kontaktowym. Jak najbardziej. I tak jak powiedziałeś, z tym trzeba się liczyć. Natomiast ten kontakt czasami, no chyba to też przyznasz, jest nawet potrzebny, bo czasami ten kontakt i oparcie dłoni gdzieś tam na plecach rywalki służy również temu, żeby na nią nie wpaść, żeby właśnie nie ściąć z lodu, żeby nie było jakiejś kraksy, jakiejś rozruby i żeby ktoś tam nie zakończył przedwcześnie swojego startu. Raczej chodziło mi o tą sytuację, którą mieliśmy miejsce właśnie, którą widzieliśmy na finiszu 1000 metrów, gdzie Chińczyk walczył w bezpośredni sposób z Węgrem. I tam doszło do walki na prawie że równych zasadach. Tam został wlepiona kara za ten manewr. Oczywiście wcześniej Węgier też zrobił coś, co było takie 50-50, ale raczej chodzi mi o tą bezpośrednią walkę. Tam było dwóch zawodników, którzy wiedziało, że walczą o złoty medal i okej, dajmy im walczyć, nie? Jeśli wchodzą w grę ręce i mniej więcej jeden i drugi używa w podobny sposób rąk, no to sorry, wygrał ten, który za mało łapał kogoś drugą ręką, nie? I to też jest forma walki. Ten, który miał dłuższą nogę, no to co będziemy później mierzyć, na przykład kto ma dłuższą płozę albo dłuższą nogę, to już nie ma równości. Trzeba dać im walczyć, kto będzie miał faktycznie płozę na linii mety, w takiej bezpośredniej walce, moim zdaniem wygrywa. Tutaj chodzi mi raczej głównie o ten finish i taką bezpośrednią walkę, gdzie dwójka zawodników jest z jednej strony pokrzywdzona i to krzywdząca. Alek. Tak, bo ja chciałem zacytować takiego mędrca i znawcę
short tracku Jakuba Jaworskiego, który twierdzi, że short track to nie balet. No i nie. I ja się zgadzam, że ten kontakt powinien być. I zgadzam się, że oczywiście są granice. No, nie może być tak, że jeden drugiego złapie za nogę i go wrzuci w bandę, bo to zagraża życiu po prostu sportowca, bo to jest niebezpieczne. Mm-hmm. Natomiast taka walka, absolutnie bym dopuścił taką walkę, jak była na 1000 metrów, dlatego że tam się dzieje, nic się nie wydarzyło, nawet jak oni upadli, to upadli delikatnie. I była walka do ostatnich metrów. To jest taka konkurencja. Tor jest ciasny, ma 111 metrów i tam się nie da jechać własnym torem przez cały dystans, bo po prostu nie ma miejsca, mimo że nigdy w short tracku nie jeździłem, tak sobie to wyobrażam, oglądając te wszystkie zawody i tych zawodników. I kunsztem i sztuką jest, żeby właśnie umieć wyprzedzać tam, gdzie teoretycznie nie ma na to miejsca. I już, oczywiście kary powinny być nie uciekniemy od tego, natomiast zdrowy rozsądek chyba powinien wziąć w górę, że to właśnie nie jest balet. Zgadzam się. Tutaj Mateusz napisał, czy marzyłeś, Jakub, stać się zawodnikiem short tracku? Nie wiem, bo do ciebie pytanie się do jakiegoś Jakuba, ale być może nie jest w temacie, więc tylko powiemy, że Jakub Jaworski, który jest naszym gościem dzisiaj, to przecież reprezentant naszego kraju w tej dyscyplinie i to też reprezentant na Igrzyskach Olimpijskich w Vancouver, więc on na pewno marzył o tym i te marzenia swoje spełnił, tak to chyba można powiedzieć, Kuba, prawda? No nie, ja marzyłem zawsze o tym, żeby nie musieć kończyć short-trackowej kariery, więc to, co teraz robię, jest takim moim sposobem na to, żeby wciąż nim zostać, no bo ja nie wiem, jakich słów mam użyć, ale naprawdę short-track tak mocno wpłynął na to, kim jestem, na moją tożsamość, że nie wyobrażam sobie życia bez niego, a bycie kibicem mi chyba nie wystarcza, więc to, że mogę komentować w Telewizji Polskiej taką dyscyplinę, jest ogromną dla mnie rzeczą, którą bardzo doceniam. To, że mogę w jakiś sposób pomóc Natalii w jej karierze, jest ogromnym dla mnie również wyróżnieniem i bardzo to doceniam. Więc dla mnie to jest marzenie. Moim marzeniem było to, żeby nigdy nie skończyć jeździć na łyżwach, bo bardzo, bardzo to lubiłem, więc tak. Więc kiedyś. Ale to teraz wiesz, możesz założyć łyżwy i się tam poślizgać troszeczkę, no i tak można, wiesz. To nie jest dopóki łapiesz pion, to możesz jeździć. Wiesz, właśnie to o to chodzi w short tracku, o to chodzi, żeby nie było pionu. Pochylenie 35 stopni. Ale mają być mistrzostwa Polski Mastersów, słyszałeś? Teraz Ajda Mastersów. Oczywiście, że słyszałem z panią Ajdą Bellą i połową środowiska i znajomymi, już się szykowałem i niestety jestem kontuzjowany, Aleksandrze, także jak mogę, z przyjemnością mogę komentować te zawody w Telewizji Polskiej jako kontuzjowany zawodnik. Tak, na żywo robimy. Wiesz. Teraz tylko na razie trzeba doprowadzić do tego, że ten sport będzie tak popularny, może uczyni taki krok milowy Natalia Maliszewska, żeby właśnie pokazywano też rywalizację Mastersów. Kuba, to do ciebie. Czy wiadomo, z którym ćwierćfinałem łączy się ćwierćfinał z Natalią? Jak to tam to wygląda przy tym krosowaniu przeciwników? Jeśli chodzi o losowanie i następny bieg, nie wiem, szczerze powiem, nie wiem. To jest część short tracku, której nigdy nie rozpatrywałem, dlatego że jako zawodnik absolutnie nigdy też na to nie patrzyłem. Tak jakby to jest kwestia losowania, jest faktycznie drabinka, gdzie można to połączyć, natomiast to jest z drugiej strony również uzależnione od czasu, jaki się uzyskuje, więc tutaj można byłoby to w jakiś sposób śledzić, ale wydaje mi się, że z mojej perspektywy jako zawodnika nigdy tego nie śledziłem, a z perspektywy teraz komentatora również nie. To tak szybko idzie z systemu, że nie ma sensu tego śledzić, więc odpowiadając krótko na pytanie, nie wiem. No, czyli nikt nic nie wie akurat w tym temacie, ale my zawsze patrzymy na te listy startowe, które później się wyświetlają i już wiemy, kto jest przeciwnikiem. Do czego można przyrównać wysiłek i to, jak się czuje zawodnik zaraz po biegu, na przykład na 1500 metrów? My oglądający nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak zawodnik jest zmęczony. Ty, Alek, jak tam jesteś w Pekinie i blisko tej bandy, no to widzisz, jakiego rodzaju jest to zmęczenie i czy ono jest duże, czy małe? No ja to porównuję do lekkiej atletyki, do biegów średnich po prostu, no bo to jest podobny czas trwania, prawda? To oczywiście inna prędkość, ale mniej więcej czas podobny jest trwania tych wyścigów, więc to jest duży wysiłek. No to jest i sprint, i wytrzymałość, to jest taki właśnie dystans średni, gdzie trzeba połączyć te dwie umiejętności. Oczywiście zawodnicy wytrenowani
Oczywiście trudniej im się łapie oddech, natomiast dają radę i przez tą migzonę przechodzą w zasadzie niesparaliżowani. No, Natalia miała raz taki moment po tym pierwszym treningu na lodzie, po tym pierwszym treningu w tej, po tej izolacji. No to jak przyszła do mnie, to, no to ja widziałem, że ona by chciała zupełnie być w innym miejscu i żeby nikt na, nie patrzył na tę chwilę i w to miejsce, co na tym miejscu robi. No. Bo to jest po prostu wycieńczenie organizmu, takie gigantyczne. No tam pojawiają się przecież wymioty w takim treningu czy w takim starcie. To teraz taki filmik jest z Mixzony. Widziałem, super to jest. Tak, prawda, jak łyżwiarz podchodzi do dziennikarza i dziennikarz zadaje mu pytanie, przepraszam, muszę iść, dlatego że muszę wymiotować. Mogę iść? No i oczywiście odchodzi, no bo no ja takie sytuacje przerabiałem z lekkoatletami nieraz. Pamiętam. Dobrze, że dziennikarz nie powiedział nie możesz, bo ten wywiad by się trochę inaczej skończył. To dziennikarz by się zdziwił wtedy, wiesz, dobrze, że pozwolił. Bo ja kiedyś miałem taką sytuację z Markiem Plawgą, dawno temu, no Marek już nie biega kilka lat. I rozmawiam z Markiem po jego biegu, on na 400 metrów przez Polski biegał, czyli trochę krócej, ale jednak szybciej. Znaczy duża prędkość, no bo to sprint. Tak. I widzę po Marka oczach, że już nie mogę więcej pytań zadawać, bo jak zadam, to będę brudny. No. I kończyliśmy wywiad, Marek padł na ziemię i zrobił, co miał zrobić. Zdarzało się, że lekkoatletki przychodziły po sztafecie na przykład i w tym boksie, gdzie stoimy, no musiały po prostu zamiotować, bo na tym się nie da zapanować. No to jest tak wycieńczenie organizmu, że organizm zwraca wszystko. Co ma oczywiście są zawodnicy, którzy na to reagują lepiej i gorzej. W tej sztafecie słynnej Lisowczyków, prawda, tych naszych 400 metrowców, Piotrek Rysiukiewicz był takim zawodnikiem, który bardzo długo dochodził do siebie. Później był Łukasz Krawczuk, taki zawodnik, który też bardzo długo dochodził do siebie. W tej sztafecie obecnej też jedna z dziewczyn, Joasia Linkiewicz, zawsze bardzo długo dochodziła do siebie. No, mówię, różnie zawodnicy w różny sposób na ten wysiłek taki okrutny reagują. I to jest jeszcze też moment w czasie po wysiłku, prawda? Że jeszcze na początku jest w miarę okej, a potem jak zalewa ta fala, no to wtedy jest już masakra i też trzeba się położyć, poleżeć i zrobić to, co tak, trzeba zrobić. Tak, tak. A najgorsze. Po prostu. Najgorsze dla tych sportowców jest to, że no dziennikarze chcą jak najszybciej porozmawiać, prawda? Zaraz najlepiej po biegu, zaraz po jakimś starcie. Człowiek ma tam tętno na poziomie 220 i nie wie, co się wokół niego dzieje, a musi odpowiadać na pytania dziennikarzy, no ale takie jest życie. A tutaj zwróćcie uwagę na to, że to w normalnych okolicznościach przyrody, kiedy zawodnik jest zmęczony, czy człowiek jest zmęczony po takim wysiłku, ma problem, żeby mówić, a tutaj zakładają mu maskę zaraz po wyścigu, gdzie powietrze już złapać w ogóle nie może, a te maski szczelnie, bo Chińczyk przychodzi, wolontariusz mówi nie, wyżej na nosie, bo tutaj nie można, tak, bo ja mam takie reguły. Facet mu mówi, stary, ale ja nie mogę oddychać, ale mnie to nie interesuje, takie są zasady, zakładaj maskę i trzymam tą maskę na twarzy. No więc ten prawie już paruje uszami z niego wszystko, ale ma odpowiadać. No więc to. Czyli może się udusić, ale maska musi być na miejscu. A powiedz mi, Aleksander, czy ty wiesz, czy te maski można zdejmować w szatniach i czy każda szatnia jest przypisana do poszczególnych krajów? Czy mają oddzielne, czy mieszane na przykład? Pytałeś o to? No jak wiesz, Natalia miała taką ekskluzywną szatnię. Ekskluzywny składzik. Składzik szczotek. No, ona tam mogła zdjąć nie tylko maskę, natomiast szczerze mówiąc nie wpuszczają mnie w ten korytarz, wiesz? Bo jak mnie wpuścili kiedyś w ten korytarz w Pjongczangu na poprzednich igrzyskach, to potem przyszła bardzo miła pani z Korei, która zrobiła mi zdjęcie i powiedziała, że mam spadać stamtąd, dlatego że właśnie nie pracuję tego dnia, bo naruszyłem tak potwornie wszelkie zasady organizacyjne, że tam nie można wchodzić. No więc nauczony doświadczeniem, prawda, już tam nie wchodzę na wszelki wypadek, żeby jakiś straszny pan Chińczyk, wolontariusz, tudzież inny SS-man mnie stamtąd nie wyciągnął, bo tutaj nie można łamać zasad. Wczoraj w biurze prasowym mieliśmy sytuację, byliśmy sami w tym biurze prasowym i przyszedł bardzo miły pan, który kazał nam maski zakładać prawie na oczy i generalnie wychodzi stamtąd, bo już jest koniec pracy. Nie można pracować dłużej niż on ma nakazane. No i tak. No tak. Dlatego miejmy szacunek do wszystkich reprezentantów, niezależnie od miejsca, zostawiają kawał zdrowia i to jest prawda. Słuchajcie, ja chciałem was zapytać troszeczkę, już z Alkiem o tym rozmawiałem, ale tutaj nie sposób w przypadku Natalii Maliszewskiej i w ogóle tej naszej całej ekipy shorttrackowej nie wspomnieć o trenerach, prawda? No bo to ich udział jakby w tym wszystkim, że my teraz prezentujemy taki, a nie inny poziom, że Natalia jeździ tak szybko,
i że potrafi wygrywać, że ma mocną psychę, że ma głowę, co udowodniła tutaj w Pekinie jakby, nie wiem, potrójnie, bo po takich przejściach potrafiła w tych kwalifikacjach pojechać tak, jak pojechała. Kuba, z twojej perspektywy, no bo masz też porównanie do czasów swojej kariery sportowej, prawda? Jaką rolę oni odgrywają? Czy to jest znacząca, bardzo ważna rola, czy jednak tutaj raczej należy te akcenty rozkładać jakoś tak równomiernie, że i trenerzy, i zawodnicy, zawodniczki, to wszystko razem musi się jakoś zestalić. Jak ty byś to wytłumaczył? Przede wszystkim trener jest już na samych igrzyskach, wiemy, że no zbyt dużo nie można zmienić w formie, tak jakby i to, w jaki sposób wyglądamy lub jesteśmy, lub jeździmy na igrzyskach olimpijskich, jest efektem pracy 13 lat, 10, 4, 6 wstecz. Więc tutaj zbyt dużo rzeczy nie można zmienić, no raczej trener jest takim typowo wsparciem i ta ilość rzeczy, którą można zmienić w ostatnich chwilach, jest naprawdę minimalna. Raczej przede wszystkim trener nie powinien przeszkadzać i wydaje mi się, że takie umiejętność nieprzeszkadzania jest bardzo ważna. I wspierać chyba, tak? Zdecydowanie. I tutaj obecność przede wszystkim Urszuli Kamińskiej moim zdaniem jest kluczowa. Od momentu, kiedy objęła kadrę po powrocie z Soczi, co wydaje mi się, że było właśnie takim momentem, w którym nabrała bardzo dużo pewności siebie i przede wszystkim zyskała pewność, że to, czego się nauczyła, to, co umie, jest wystarczające do tego, żeby zdobywać medale olimpijskie, gdy przyjechała tu do Polski, co jest również, wydaje mi się, że pewną formą wyjątku, no bo jest mnóstwo trenerów w Polsce, którzy robią karierę za granicą i raczej tam już zostają, nigdy nie wracają, więc obecność no tak, tak, tak. Z naszą kadrą wydaje mi się, że jest wspaniałą sytuacją i powinno być przykładem dla innych sytuacji. Niedaleko trzeba szukać. No, trener Abratkiewicz jest świetnym tego przykładem, obecnie pracując już kilka lat w Rosji. Wydaje mi się, że no, nie ściągnięcie go do Polski, nie dogadanie się z nim byłoby ogromnym błędem. Ale to już jest łyżwiarstwo szybkie i tutaj no, pozostawiam to rozmową między związkiem a panem Pawłem Abratkiewiczem. Natomiast tutaj faktycznie no, Ula jest kluczowym elementem tej kadry short-trackowej. Wokół niej, jej decyzji, jej relacji z zawodnikami powinno się wszystko kręcić. I wierzę, że tak jest, bo ja miałem również okazję trenować pod Ulą. Miałem nawet również okazję być jednym z nieoficjalnych członków sztabu trenerskiego, bo byłem przez jeden sezon żywiarski odpowiedzialny za przygotowanie siłowe naszej kadry. To był akurat ten sezon, kiedy Natalia zdobyła kryształową kulę na 500 metrów, więc moim zdaniem to jest idealna osoba na właściwym miejscu. I wierzę, że trenerka jest taką osobą, która z punktu widzenia mentalnego wie, co kiedy powiedzieć i pokazuje również to, co jest ważne. Czasami pokazuje również to, że lód jest tylko częścią naszego życia, to, co jest poza lodem, również jest życiem i że tam też coś się dzieje. Olek, proszę bardzo. Tak, ja nawet dzisiaj rozmawiałem z Ulą Kamińską o tym. Ona sama powiedziała, że zawodnicy są dla samych siebie za bardzo surowi. Bo to są. Tak, bo to w części są bardzo młodzi ludzie, którzy startują po raz pierwszy na igrzyskach. Oni biją tam rekordy życiowe. Oni oczywiście nie zajmują takich miejsc, z których cieszyłaby się Polska, powiedzmy, tak? Czy oni sami mają pewien niedosyt, bo dystans jest większy, te czasy nie są takie, jakby chcieli, ale są to czasy rekordowe, dla nich rekordowe, na najważniejszej imprezie sezonu. I oni są tacy troszkę niepocieszeni, no bo mówią, no chcieliby więcej, chcieliby mocniej i tak dalej. A Ula mówi, słuchaj, zadowól się tym, co właśnie zrobiłeś, dlatego, że jesteś, no właśnie, na tej docelowej imprezie sezonu, jedziesz swój najlepszy wynik w karierze. Oczywiście na razie ci to wystarcza do tego, do czego ci to wystarczy, ale zastanów się, czy w tym momencie danym mogłeś zrobić coś więcej, czy mogłaś zrobić coś więcej. Nie mogłaś, dlatego że to jest proces treningowy. Jesteś w tym momencie, w którym jesteś. Ale za 4 lata, czy za 2 lata, czy za rok, czy za jakąś inną jednostkę czasu, możesz być w innym miejscu. Możesz mieć już moment taki, żeby nie tylko dojechać z tymi zawodnikami do mety, ale żeby zaatakować tych zawodników. I to jest chyba bardzo ważne przełożenie, które myślę, że wielu ambitnych sportowców nie do końca może w pierwszej chwili rozumieć, bo oni by chcieli od razu więcej, ale trzeba zrozumieć, że na pewne rzeczy trzeba czasu po prostu. I to mówienie o sobie dobrze i pewny moment też takiego zadowolenia
z własnego wyniku. Też pozwala pozytywniej nastawić się do tego treningu i kolejnej dawki ciężkiego treningu, tego morderczego bólu, który oni przecież na treningu cały czas mają po prostu. I to chyba dużo mówi ta sytuacja o tym, jak trenerka Kamińska podchodzi do zawodnika. Nie jak do maszyny, nie jak do sportowca, który ma osiągnąć wynik, tylko po prostu jak do człowieka, który jest sportowcem. I to, no tak, Alek, ale to co powiedziałeś... To, co Alek powiedziałeś, że wiesz, czasami trzeba cierpliwości, to tylko ciężko wytłumaczyć chyba zawodniczce czy zawodnikowi, jeżeli oni zdają sobie też sprawę z tego, że wcale nie mają pewności, że jeszcze wystartują na tych igrzyskach, że za 4 lata dalej będą w takiej formie, że będą uprawiać ten sport, prawda? Dlatego być może gdzieś tam z tyłu głowy zawsze jest ta myśl, teraz, chciałbym teraz, teraz muszę i tak dalej, i tak dalej. No i cała sztuka polega na tym, żeby trener wytłumaczył, że to się nie da tak od razu, to musiałby się wydarzyć prawie cud, tak? Otóż to, no ale to wiesz, to cierpliwość to cnota, ktoś tak powiedział, prawda, kiedyś. Tak, jak ktoś ma 18 lat i bije rekord Polski, oczywiście zajmuje miejsce nie tak, jakby chciał. Koledzy starsi mu odjeżdżają, ale bije rekord Polski. No to co on może więcej jeszcze zrobić? No w tym momencie jest na tym miejscu. Natomiast zdobywa doświadczenie olimpijskie. W wieku 18 lat na igrzyskach startuje. Oczywiście nie ma pewności, czy za 4 lata będzie startował, nie ma pewności, czy jutro nie złamie nogi, tak, odpukać. No, ale no, po to ktoś decyduje się na karierę, bo jakiś plan z tym wiąże, jednak długofalowy. No, rzadko jest tak, że po kilku latach treningu wchodzi się od razu na olimpijskie podium, to jednak jest proces długotrwały. To musi zająć kilkanaście lat na ogół, żeby na podium się dostać czy zbliżyć, a pewności i tak nie ma, czy na to podium wejdziesz. Natomiast takie przełożenie sobie tego, że jednak małe rzeczy, małe kroki też cieszyć powinny, myślę, że bardzo, bardzo mądrze nastawiają zawodnika do wykonywania tych kroków. Jasne. No tutaj ładnie przeszedłeś do tego pytania, tak chcąc, nie chcąc. Może dwa słowa o Michale Niewińskim. To chyba też wielki talent. Kuba, ty to możesz potwierdzić na pewno, tak? Bo jakby masz taką perspektywę zawodnika i człowieka, który czuje ten short track bardzo dobrze. Ja, po pierwsze, ja nie lubię określenia talent i moim zdaniem jest bardzo takie, nie chcę powiedzieć uwłaczające, ale zdejmujące po pierwsze ogrom pracy i kontroli takiej nad tym procesem całym, który się ma. Michał Niewiński przede wszystkim jest bardzo wysoko rozwiniętym sportowo, short-trackowo zawodnikiem. Robi rzeczy, które w wieku 18 lat faktycznie napawają takim uczuciem, że coś z tego może faktycznie być. Ogólnie w męskim short tracku jest dość ciężko. Sytuacja nie jest taka jak u kobiet. Wynika to pierwsze z procesów treningowych, które oczywiście są łatwiejsze w treningu kobiet. Kobiety zawsze mogą się gdzieś tam podciągnąć za mężczyznami, bo są mężczyźni silniejsi fizycznie. Widzimy to i w lekkiej atletyce, i widzimy to również w ultrasie szybkim. Gdzie kobiety po prostu jadąc też szybkie okrążenia mogą po prostu trzymać tempo mężczyzn i od nich się pewnych rzeczy uczyć. Więc tutaj w sytuacji u mężczyzn teraz może się to zmieni, ale brakuje takich osób, które chcą właśnie ciężko bardzo pracować i mają cierpliwość do tego właśnie, żeby ta praca zaowocowała później. Znacznie więcej roboty po prostu jest przed mężczyznami. I wracając do Michała, Michał ma świetną etykę pracy i przede wszystkim ma coś takiego, o czym trochę również mówiła mi Natalia. Natalia mówi o swojej formie fizycznej i mentalnej jako budowaniu zamku z klocków Lego. I zdarza się oczywiście tak, że niektóre treningi nie są po prostu w jej wykonaniu dobre, albo są to treningi, które nie są do końca pod nią. Wiemy, że mamy zawodników, którzy są specjalizują się w 1500 metrów, w 1000, w 500 i to automatycznie przejawia się tym, kto ile okrążeń pojedzie na treningu łyżwiarskim, short-trackowym. I wiadomo, że jeśli trenujemy na przykład wytrzymałość, załóżmy tlenową, jeśli to można w ogóle nazwać tlenową utrzymałością w short tracku, no to Natalia nie będzie osobą, która będzie prowadziła na przykład 60 okrążeń ze 120, które są do przejechania. I ona wie, że ten trening jest po prostu dla niej do tego, żeby zejść z piedestału jako najlepsza zawodniczka. Ona będzie wtedy tą, która się przewozi. I oczywiście takie treningi również wpływają w jakiś negatywny sposób na jej pewność siebie. Ona powiedziała, że takie treningi to jest wyciągnięcie jednego klocka z całej tej ogromnej budowli. I Michał ma bardzo podobną rzecz. On po pierwsze nie przejmuje się rzeczami, które mu nie wychodzą, czyli
porażki przekuwa na wyciągnięcie wniosków, co moim zdaniem jest najważniejszą cechą w praktycznie każdej dziedzinie życia, no bo umówmy się, gdy patrzymy na Natalię, wyrzucona z kadry, wyjechała do Calgary, trener klubowy też ją w jakimś stopniu w przebiegu jej kariery powiedział, że słuchaj, nie dam rady z tobą pracować, wyrzucam cię z grupy, to była najlepsza grupa, gdy była młoda, więc... Legia Warszawa też kiedyś zrezygnowała z Lewandowskiego, pamiętam. Słyszałem, no tak, i to są momenty, które... I teraz jeszcze ta, mam nadzieję, pandemia będzie również takim, ta pandemiczna izolacja Natalki również będzie takim momentem, kiedy ona powie, okej, no to teraz już nic nie złamie. I tak samo jest u Michała. Michał potrafi faktycznie rzeczy, które mu nie wychodzą, bo takie biegi jak ten ostatni, no bo umówmy się, ten bieg, ktoś by powiedział, okej, no koleś pojechał na igrzyska, przyjechał na ostatnim miejscu. Mój bieg był dokładnie taki sam na moich igrzyskach w Vancouver, ale jestem pewien, że Michał wyciągnął wnioski, patrzył, okej, to był mój pierwszy bieg, jedziemy dalej, wzrok jest skierowany przez siebie, wyciągam wnioski z tego, co mi nie wyszło. Więc moim zdaniem największą zaletą Michała jest właśnie to. Alek jeszcze tutaj zgłasza. Tak, dlatego, że Kuba powiedział, że nie lubi słowa talent i Michał tego słowa też nie lubi. On mówi, że być może on ma jakiś talent, ale okej, on go może mieć, natomiast on wie, że bez katorżniczej pracy na samym talencie to on nie dojedzie dalej niż do drugiego wirażu. Tak, tak, bo mi się wydaje, że w przypadku talentu to jest tak, że talent się bardzo przydaje, ale przede wszystkim jest ta pracowitość, konsekwencja, szczęście do trenerów, do ludzi, do pokolenia, w którym się jest akurat, bo grupa musi być do wspólnego trenowania. Jeżeli się wskoczy na bardzo wysoki światowy poziom, to jeżeli ktoś ma jeszcze talent, to będzie ten taki elemencik, który może sprawić, że będziesz szybszy, lepszy, skoczysz wyżej, pobiegniesz szybciej. Od tego człowieka, który tak samo ciężko pracował i tak samo miał mniej więcej takie warunki, prawda? Potrzeba dużo tych elementów, ale sam talent nic nie da. To jest taka różnica jak między Markiem Plawgo a Pawłem Januszewskim, gdzie Marek Plawgo był, chyba nie boję się powiedzieć, jednym z największych talentów, jakie polski sport w ogóle miał. I wszystko przychodziło bardzo łatwo. Moim zdaniem Marek nie wykorzystał swojej kariery. Paweł Januszewski, tego talentu miał może 10% Marka. Ale ciężką, zawziętą pracą, twardą głową, całą masą wyrzeczeń doszedł do tego, że został mistrzem Europy i brązowym medalistą mistrzostw Europy i biegał tak naprawdę niewiele wolniej od Marka. No Marek o kilka setnych pobił jego rekord polski, więc to w tym momencie to się może bardzo wyrównać i nawet może pójść na korzyść tego pracusia. Mam takie zdanie, że obserwacje, że wielu zawodników, którym właśnie wmawiano albo oni uważali, że mają talent, w pewnym momencie było znacznie trudniej i te osoby nie spełniły właśnie oczekiwań, które miały co do siebie albo do osób dookoła. Natomiast z drugiej strony osoby, które uważano za właśnie bez talentu, a te, które ciężką pracą, która można powiedzieć, że jeśli ktoś na siebie przyjmuje i umie ciężko pracować, to jest ich talentem, jednak osiągnęli więcej. Więc ja bardzo się wzbraniam. Gdy byłem trenerem, nigdy nikomu nie mówiłem, okej, słuchaj, masz talent, powinieneś to... Wiesz, mocniej pracować niż inni. Najczęściej to całkowicie się odwracało w drugą stronę, więc dlatego nie lubię takiego stwierdzenia absolutnie. Jasne, no ale to jest właśnie bardzo ciekawe spojrzenie tak o strony trenera, zawodnika, tak, że to nie jest tak do końca z tym talentem. Talent jest jedną ze składowych, o tak to trzeba powiedzieć, a czasami nawet można stwierdzić, że nie jest tą najbardziej istotną w tym całym procesie dochodzenia do mistrzowskiego poziomu. Tutaj takie edukacyjne pytanko, powoli słuchajcie, będziemy kończyć, bo Alek już ma, o matko jedyna, która to godzina i przecież jutro się szykujemy na Natalkę, a się rozgadaliśmy niemiłosiernie, ale fajne rzeczy mówicie. Mam pytanie techniczne, czym różnią się łyżwy do jazdy w short tracku od tych, co się jeździ na długi dystans, czy jest jakaś między nimi różnica? Różnica jest taka, że na długim torze są klapy, na tym krótkim torze nie ma klap, płozy też są krótsze w short tracku niż te na torze długim. No z tym się nie mogę zgodzić, nie? Jednak są dłuższe są. No. Dłuższe, tak? Mężczyźni ja święcie byłem przekonany, że są krótsze. Zawsze mi się wydawało, że to jest inaczej. No, ale skoro jak poznałem Artura Wasia, też tak myślałem, natomiast później porozmawialiśmy sobie i mężczyźni jeżdżą w short tracku nawet już na 18,5-calowych, najczęściej na 17,5-calowych, kobiety na 17 lub 17,5-cala. Przepraszam, na długim torze jest to 16 cali, 16,5, bardzo rzadko 17 cali. Ale to chyba jakoś się zmieniło na przestrzeni lat, podejrzewam, bo
Kiedyś chyba tak do końca nie było. No dobra, ale to mi się tylko Natalia, tak wydaje. Nieważne. Ważne jest również to, że one są zakrzywione, prawda? W short tracku. U nas bardziej, w short tracku bardziej niż na długim torze. Na długim torze również są delikatnie powyginane, natomiast to są różnice ogromne. Na przykład płoza jest również wyprofilowana, w short tracku jest to od 7 do 13 metrów, to znaczy, że gdybyśmy przyłożyli okrąg, który ma promień 13 metrów, to płoza by się elegancko okrąg wplotła, natomiast na długim torze to są wartości około 25-22 metrów, więc jest lekka różnica. No i wszystko jasne. Ja też coś nauczyłem i dowiedziałem. Promienia, prawda, po którym jadą zawodnicy na jednym bądź drugim torze, no inny skręt jest po prostu. Tak jest. No, przed tym jak skończymy, czy ja mogę mieć pytanie do redaktora Dzięciołowskiego? Nie wiem. Możesz, proszę bardzo. Nie wiem tylko, czy będzie chciał odpowiedzieć. Ja najważniejsze dostanę światło na pytanie, bo ostatnio to zaczęło chodzić po głowie, okazało się, że to trapi również i wiele innych osób, jako osoba, ty Aleksander, kręcąca się wokół świata lekkiej atletyki, zauważam, że coraz ciekawiej, z większym zaangażowaniem, no bo nie wiedziałem, żebyś w ogóle wypowiadał się nawet na temat innego jakiegokolwiek sportu niż tylko short tracku na tych igrzyskach. Chciałbym wiedzieć, tak jakby, jak te dwie miłości, letnią i zimową, w jaki sposób ty do tego podchodzisz, no bo jest mnóstwo osób również, które mają bardzo podobne zainteresowania i jestem ciekaw, czy jest jakiś wspólny czynnik między tym, co jest w lekkiej atletyce i w short tracku. Alek, jak te twoje dwie miłości mają na imię? Dobre pytanie, przepraszam. Natomiast tak od początku, jedną rzeczą, która łączy te dwie miłości, ja w zasadzie trzy miłości, bo i short track, i długi dystans, i lekka atletyka, zawsze jest bieganie w lewo, czy jeżdżenie w lewo, prawda? Więc ruch przeciwny do wskazówek zegara. Ja myślę, że to jest podobne gdzieś tam tak naprawdę, dlatego że i na długim torze, i na krótkim też te czasy tych biegów właśnie średnich, czy dystansów jeżdżonych na łyżwach, pokonywanych na łyżwach, są podobne. To jest podobny wysiłek. W związku z tym no też jest bezpośrednia rywalizacja. Tam jest wiele rzeczy podobnych. No. I jakoś przypadkiem stało się, że ja się tymi łyżwami zainteresowałem. To znaczy ja na łyżwach od zawsze jeździłem. Ja jak byłem malutkim dzieckiem, to mama kazała mi jeździć na łyżwach figurowych, czego szczerze nienawidziłem. Nawet chodziłem do szkółki łyżwiarskiej. Ząbki ci przeszkadzały. Ząbki te mi przeszkadzały bardziej. Natomiast ząbkami potem mamy prawie pogryzłem, dlatego że nie znosiłem. Naprawdę nie znosiłem tych treningów łyżwiarskich. Teraz doceniam, dlatego że na łyżwach umiem jeździć. Natomiast te łyżwy gdzieś zawsze w moim życiu były. I jakoś w naturalny sposób, kiedyś jeszcze w radiu pracując, zostałem wysłany na Stegny, na zawody łyżwiarskie. Pamiętam, że pierwszy wywiad robiłem z Kasią Bachedą-Curuś. To było lat temu, pewnie te 20. No, jakkolwiek to brzmi. I tak zostało. I potem przeszedłem do telewizji, też robiłem łyżwy i od razu, I mówię, tam jest sporo podobieństw, wydaje mi się. I ci zawodnicy też mają podobne różne spostrzeżenia na temat sportu, na temat swoich karier i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ten świat lekkiej atletyki jest w cudzysłowie bogatszy, bo jest więcej konkurencji, prawda? To nie jest tylko dookoła bieganie czy jeżdżenie, tylko są i rzuty, wiadomo, i skoki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast gdzieś cały czas myślę, że to są pokrewne jakoś dyscypliny i fajnie się składa, że zimą jest jeżdżenie na łyżwach w lewo, a latem, wiosną jest bieganie w lewo, chociaż zimą też, bo zaraz sezon halowy przecież też się zaczął się sezon halowy lekkoatletyczny. Ale jakoś tak to wygląda. Wiesz co, Alek, tak jak jeszcze powiedziałeś o swojej pierwszej wizycie gdzieś tam na torze łyżwiarskim, to mi też się przypomina moja pierwsza wizyta, jak pojechałem do Tomaszowa Mazowieckiego na Mistrzostwa Polski. I jak przyjechałem, to już wiedziałem, że nie zrobię żadnego materiału, bo lał deszcz, było bardzo ciepło, lód spływał i generalnie bardzo to nieciekawie wyglądało. Nikogo właściwie nie było tam na miejscu i gdzieś tam dowiedziałem się od kogoś, że mistrzostwa są odwołane, panie Piotrku, nikt się dzisiaj nie będzie ścigać, nikt nie będzie jeździć. Jak sobie teraz przypomnę tamtą sytuację i teraz ten tor lodowy w Tomaszowie Mazowieckim, to jednak coś się wydarzyło w tej dyscyplinie.
Ale wiesz co, to ja też mam historię, jeśli tak już możemy się rozwodzić na temat prywatnych historii związanych z wyżwiarstwem, ale trochę Kuba sprytnie to wykorzystał. Natomiast pamiętam, że ja z radia też zostałem wysłany na Mistrzostwa Polski w wyżwiarstwie szybkim, do Tomaszowa. Pogoda była jakaś taka podobna, ta, o której ty mówisz. No bo tam jak często wiadomo, tak się zdarzało. No w Tomaszowie, tak, no już ten. Piękny tor był, jak wiadomo, w Tomaszowie, ten zanim go zabudowano. Natomiast cały czas jest. Nie wiem, czy cały czas używana, natomiast koło Tomaszowskiego toru, jak pewnie wiecie, jest kręgielnia. Jest. Tak. I mój taki, to co zapamiętałem z tamtych mistrzostw, to było to, że po zawodach, pamiętam, robiłem wywiad z Pawłem Zygmuntem i z Witkiem Mazurem chyba, bo jeszcze wtedy Witek jeździł na tych, zresztą oni się ścigali, Paweł z Witkiem na te 10 tysięcy metrów. Zrobiłem wywiad w takiej obskurnej, jakiejś potwornej szatni, no bo tamte wnętrza były takie jak były. Natomiast potem sędziowie zabrali mnie na zabawy w kręgle, graliśmy. I to, co pamiętam najbardziej z tych zawodów, to są te potworne zakwasy następnego dnia po tym graniu w kręgle, no bo wiadomo, jaki to jest ruch, a te mięśnie nie zawsze są wykorzystywane w każdej, w jakiejkolwiek innej czynności, jak te przy grze w kręgle. No, tak pamiętam. Jasne. Dobrze, słuchajcie, jest już godzina 20 naszej rozmowy, myślę, że musimy kończyć choćby ze względu na Alka, bo będą kolejne spotkania, więc będą kolejne tematy. Ja wiem, że na wszystkie pytania nie odpowiedzieliśmy dzisiaj, ale wybaczcie nam. Słuchajcie, ten ogień gdzieś tam za naszymi plecami to jest tylko i wyłącznie z jednego powodu, bo jutro oczekujemy ognia ze strony Natalii Maliszewskiej w ćwierćfinale na 1000 metrów, a później w półfinale i w finale A. Takie jest nasze założenie i nie skłamię na pewno, chociaż nie rozmawiałem osobiście z Natalią przez ostatnie dni. Jej założenie, podejrzewam, jest podobne. Ona chce, Alek wie coś więcej. Bardzo ważne, bardzo ważne. To, co Natalia mówi, bo jej założenie oczywiście jest takie, ona tu przyjechała nie po to, żeby zobaczyć, jak wyglądają igrzyska, tylko coś na tych igrzyskach zrobić. Natomiast tak jest. Natalia bardzo prosi i bardzo jasno o tym mówi, tylko spokój nas uratuje i ja ze spokojem muszę przejść każdy jeden bieg. Ja jasne. Się nie nastawiam na rekord świata, ja się nie nastawiam na medal, po kolei spokojnie i potem dopiero będzie co ma być. Natomiast krok po kroku, to jest zasada Natalii na jutrzejszy dzień. No to my krok po kroku jednak zmierzamy do końca, chociaż tutaj Bartłomiej mówi, żeby tego nie robić, ale jednak, wybaczcie, musimy, bo w Pekinie jest już naprawdę bardzo późno. Dziękuję wam, panowie, za tę rozmowę. Dziękuję widzom, że byli z nami. Już naprawdę ta liczba jednocześnie oglądających kibiców jest coraz większa, a potem możecie jeszcze to już raz sobie... Już cztery osoby na to. Proszę? Już cztery osoby są z nami. Tak, nie, to tak ci się tylko wydaje. Dużo, dużo więcej. Bardzo fajnie są odbierane te nasze spotkania dzięki temu, że wy jesteście właśnie i wy w tym uczestniczycie, więc obiecujemy, że będziemy się dalej łączyć, ale jak zwykle ja nigdy nie mogę powiedzieć o której godzinie i czy na pewno następnego dnia, bo to wszystko zależy od naszych obowiązków, a podejrzewam, że jutro z Alkiem i z Kubą będziemy mieli tych obowiązków bardzo dużo. Postaramy się coś zrobić, ale nie obiecujemy na 100%, bo będzie się działo, prawda? Będzie się działo, więc naprawdę trzeba uzbroić się w cierpliwość. Jak nie jutro, to pojutrze, ale może jednak jutro. Więc śledźcie nas. Pamiętajcie też, że to nie jest tak, że tylko Natalia jutro jedzie i koniec łyżwiarstwa. Nie. W sobotę i niedzielę długi tor, 500 metrów i sztafeta nasza przecież też w łyżwiarstwie. Jutro Kamila Stromowska też startuje jeszcze na 1000 metrów. No jak przecież odpadła, nie ćwierćfinałem. Odpadła, mi się też tak wydawało, wiesz. Byłem przekonany, że Kamilę też jutro jeszcze oglądamy, a później sobie uświadomiłem, że nie, przecież już tylko została Natalia. Ale Alek tu ma rację oczywiście, bo jeżeli chodzi o występy naszych sprinterów na torze długim, sprinterek sprinterów, to naprawdę wiążemy bardzo duże nadzieje i tutaj emocje będą równie duże jak w przypadku Natalii Maliszewskiej. A pamiętajmy, że taki Marek Kania też był na izolacji, też wraca do ścigania, zobaczymy jak to wszystko on przeżyje i jak to pogodzi. Widzieliśmy, że dzisiaj Magdalena Czyszczoń w tej swojej koronnej przecież konkurencji 5000 metrów,
no, jechała tak, jak jechała i to też wynikało jakoś z tej izolacji, na pewno z tego, że nie mogła sobie trenować spokojnie, ale do tego to już będziemy wracać przy innych okazjach. Trzymamy kciuki, jutro słuchajcie ogień, jeżeli możecie, to jeszcze tutaj zadajcie kilka pytań już pod filmikiem, jak skończymy naszą relację live. Oczekujemy również tego dla naszych gości i dla Natalki. Hashtag Nat cały czas obowiązuje. Panowie, dziękuję serdecznie. Alek Dzięciołowski, Jakub Jaworski i Piotrek Dębowski. Do zobaczenia, do usłyszenia. Jutro w dobrym humorze, mam nadzieję. Hej. Dobranoc.